czas na biblijne rozważanie. Dzisiaj ono, tak jak być może niektórzy już z was zwrócili uwagę, będzie dotyczyło takich bardziej ludzkich spraw związanych z funkcjonowaniem nas w rodzinie, w małżeństwie, ale nie tak bardzo będziemy skoncentrowani na samym małżeństwie, a na wydarzeniu, w którym Pan Jezus brał udział, a który zapoczątkowuje ten szczególny też czas w życiu człowieka, jeśli zakłada rodzinę. Mianowicie mam na myśli wesele, w którym Pan Jezus uczestniczył. Chyba to było jedyne, które opisane jest na kartach Ewangelii. Nie przypominam sobie innego, w którym by Ewangelia nas prowadzała. Pomijając oczywiście wesele baranka, tak, o którym na pewno też warto wspomnieć. A więc przeniesiemy się w czasy, kiedy Pan Jezus odwiedził Kanę Galilejską i tam wydarzył się pierwszy cud, można powiedzieć, który Jezus uczynił. Zapraszam, otwórzmy Ewangelię Jana, przypomnimy sobie tę historię. Tak jak zwykle opis Ewangelii, Słowa Bożego jest skondensowany, ale oczywiście będziemy chcieli rozwinąć i będziemy chcieli wydobyć tam wspaniałe myśli, którymi Bóg pragnie nas dzisiaj nakarmić, obdarzyć. Drugi rozdział Ewangelii Jana opisuje tę historię. Od wersetu 1 do 12 chcemy przeczytać ten fragment. A trzeciego dnia była wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze mu Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winą, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni. A więc Pan Jezus po pobycie w Judei, ja przypomnę, że w Judei rozważaliśmy wydarzenia z życia Jezusa, które były związane z jego postem, a także z czasem, gdy przybył na tereny, gdzie działał Jan Chrzciciel, i tam niektórzy z uczniów Jana Chrzciciela przystali do Jezusa. W pełni, już po pierwszych spotkaniach z Jezusem, pełni nadziei, że Jezus jest tym prawdziwym Mesjaszem. Mamy świadectwo ich wiary, które już nieco we wcześniejszych wersetach jest wspomniane, gdy Jezus spotkał się najpierw z Janem i z Andrzejem, nieco później z Piotrem, z Jakubem zapewne też, z Natanaelem, z Filipem. To była ta pierwsza grupa jego uczniów, którzy nabrali przekonania na podstawie świadectwa Jana Chrzciciela. No ale myślę przede wszystkim też spotkania, osobistego spotkania z Jezusem, które mieli, gdzie mogli z Nim rozmawiać. No i oni postanowili towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi w drodze do Galilei,
Zresztą oni byli Galilejczykami, wywodzili się z Galilei, z północnych rejonów, a więc zapewne też po prostu wracali do domu, ale oczywiście to było w towarzystwie Jezusa, z którym może jeszcze nie na 100%, jeśli chodzi o czas, byli związani, no ale na pewno byli zainteresowani przebywaniem z Jezusem. No i tak się zdarzyło, że w Kanie Galilejskiej zostali razem z Jezusem zaproszeni na wesele. Kana Galilejska, gdybyśmy tak spojrzeli na mapę, leży blisko Nazaretu. Pamiętamy, że Nazaret to było to miejsce rodzinne, gdzie Jezus się wychował, gdzie no, wszyscy, można powiedzieć, go znali. No i wiemy też, że jeśli chodzi o to wesele w Kanie Galilejskiej, nie znamy tutaj dokładnych powiązań, ale to było wesele w kręgu rodziny, prawda? Maria była spokrewniona z nowożeńcami, no jeśli Maria, to i też Jezus, prawda? No a uczniowie to taki dodatkowy element, prawda, też zostali zaproszeni. No, dla ludzi już, nie, zwłaszcza tych, którzy zainteresowani byli działalnością Jana Chrzciciela i też już coś niecoś może niektórzy słyszeli o Jezusie, zapewne zdawali sobie sprawę, że towarzyszący Jezusowi uczniowie to są właśnie, to jest grupa osób, która związała swój los z Jezusem. Być może słyszeli o wydarzeniach, które miały miejsce w Judei, gdzie no właśnie głos z nieba przy chrzcie Jezusa miał miejsce, gdzie Jan Chrzciciel świadczył o Jezusie. Być może też słyszano o poście i modlitwie Jezusa Chrystusa na pustyni. To wszystko powodowało, że zapewne niektórzy z zainteresowaniem spoglądali na Jezusa i na otaczającą go grupę młodych ludzi, którzy mu towarzyszyli. Wesela w tamtym czasie trwały nie jeden dzień, nie dwa dni, to jak to zwykle u nas bywa, prawda? No bo jeszcze są te poprawiny tak zwane, ale więcej, dłużej, tak? No i okazało się, że być może, nie wiem, ci uczniowie za dużo wypili jako ci dodatkowi goście, że brakło napoju, tym podstawowym napojem było wino. Wiadomo, że klimat Izraela sprzyja. Nie wprowadzano ograniczeń, jeśli chodzi o dostęp do napoju, no więc brakło. Tak? Przeliczyli się młodzi. Wiecie, dla młodych ludzi każdy szczegół wesela to jest istotny, prawda? Panna młoda się długo przygotowuje do wesela, potrawy, prawda, też są pieczołowicie przygotowywane. No dzisiaj to się to na ogół już zamawia, prawda, ale w dawniejszych czasach ludzie dużo we własnym zakresie przygotowywali, dbano o to, żeby rzeczywiście goście byli dobrze nakarmieni, żeby byli zadowoleni z tego, co jest podawane. No i to jest ważne, prawda? Potem się wspomina, jak to tam było na weselu. No dzisiaj to mamy jeszcze ułatwione, bo są zdjęcia, bo są filmy, więc to można łatwo odtwarzać. W dawnych czasach nie było takich możliwości, no ale na pewno to było wyjątkowe wydarzenie w życiu małżeństwa, które państwa młodych, którzy stawali się w wyniku zaślubień małżeństwem. Wydaje się, że gdy Jezus na początku swojej służby przybył na wesele, no to jeśli On jest dla nas we wszystkim wzorem, to podkreślił znaczenie właśnie małżeństwa w życiu człowieka. Pamiętamy, że jest to kolejna instytucja, która wywodzi się z raju, i kolejny element w działalności Jezusa, który nawiązuje do początku, bo przecież małżeństwo jest rajskiego pochodzenia i Jezus swoją obecnością na pewno
uświęcił, podkreślił znaczenie małżeństwa. Chociaż też należy oczywiście powiedzieć, że chociaż Pan Jezus podkreślił znaczenie małżeństwa, to sam nigdy nie założył rodziny, nie znalazł sobie oblubienicy, która by mu mogła towarzyszyć jako małżonka, co wskazuje, że oczywiście ważne jest, jak kierujemy naszą przyszłością, ważne jest, żebyśmy starali się, jeśli mamy takie pragnienie, założyć rodzinę, ale z kolei ludzie samotni, którzy samotnie kroczą przez życie, samotni mam na myśli, że bez współmałżonka, to nie są ludzie innej, jakiejś gorszej kategorii, którzy są może, jakbyśmy nieraz sądzili, nieszczęśliwi, czy czegoś im brakuje. Nie, to tutaj jesteśmy dalece od wypowiadania tego typu myśli, a czego przykładem jest sam Jezus, który szczególnie cenił towarzystwo ludzi, którzy kochają Boga. Można powiedzieć, że oni tworzyli Jego najbliższą rodzinę i tutaj pod tym względem jak najbardziej Jezus też może być dla nas przykładem właśnie właściwych wyborów. Najpierw sprawy Boże, a później sprawy człowiecze. Taka jest kolejność w życiu ludzkim, której uczy nas historia życia i działalności naszego Pana Zbawiciela. A więc pojawił się problem, o którym żeśmy tu wspomnieli, że zabrakło wina. Ale niektórzy o tym wiedzieli, może jeszcze inni w tym momencie nie wiedzieli. Wiedziała o tym problemie na pewno Maria, Matka Jezusa. Ona prawdopodobnie, tak wszystko na to wskazuje i w życiu Jezusa też możemy przeczytać, po prostu była zaangażowana w przygotowania dotyczące uroczystości weselnej. No i w związku z tym też była świadoma, że tutaj jest problem i no ona miała tak na wszelkie kłopoty, to miała jedno rozwiązanie. Tak? I to prawdopodobnie już ze swojego domu nieraz doświadczone. Gdy był jakiś kłopot, gdy był jakiś problem, a może gdy była jakaś praca do wykonania, na którą nikt za bardzo nie miał ochoty ją wykonać, to zawsze mogła się zwrócić do jednej osoby, która nigdy jej nie odmówiła, a zadaną pracę, zadanie wykonała w sposób doskonały i najlepszy. I tą osobą był oczywiście jej ukochany syn, Jezus. Tak? No i ona jest przekonana, że w tej sytuacji, w której znaleźli się państwo młodzi, organizatorzy uroczystości weselnej, no to nikt lepiej nie, w sprawie nie pomoże, jak to? Jak Jezus, tak? No i dzieli się z Nim tym problemem, z takim oczekiwaniem, że Ty wiesz, co tutaj możesz zrobić, a ona była przekonana, że Jezus może uczynić cud, tak? Może w jakiś sposób sprawić, że tam, gdzie nie ma jedzenia czy picia, tutaj szczególnie o piciu cię chodziło, to Jezus może sprawić, że to się pojawi. Nie wiedziała być może dokładnie jak, ale powierzyła tę sprawę Jezusowi. No i dalej czytamy takie słowa, które mogą nam się wydawać takie troszkę dziwne, jakby Jezus traktuje Marię w sposób, który nam się może wydać taki surowy, wręcz ostry, ale zupełnie tak nie było, o czym świadczy reakcja samej Marii, tak? Bo po słowach, które Jezus do niej wypowiedział, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Ja sobie tak wyobrażam, że gdy Jezus wypowiadał te słowa, to jego oczy płonęły miłością, jaką darzył Marię i może nawet uśmiech był na jego twarzy.
I następnie powiedział, jeszcze nie nadeszła godzina moja, więc tutaj też tajemnicze słowa, ale za chwilę do tych słów wrócimy. Natomiast reakcja Marii jest taka, że ona zwraca się do sług i mówi, słuchajcie, co Jezus wam powie, wszystko uczyńcie, będzie dobrze. Co świadczy o tym, że ona traktowała odpowiedź Jezusa nie jako odmowę, ale może jakiś sposób takiej komunikacji, który wskazywał być może jeszcze na inne elementy, które ona jakby nie brała pod uwagę. Mianowicie, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Co mogły oznaczać słowa, które Jezus wypowiedział w tym względzie? Jak sądzicie? Może macie jakieś myśli, przemyślenia w tym względzie? Co mogły oznaczać słowa Jezusa, jeszcze nie nadeszła moja godzina? Kostia ma ochotę coś powiedzieć. Przybliżają moją godzina, kiedy potrzebna z mamą. No i tam było tak samo wino, i tutaj wino. Tak, dziękuję. No jest jakiś ślad, który nas prowadzi do historii Wieczerzy Pańskiej. Rzeczywiście jest tam i woda, i wino jest przy uroczystości Wieczerzy, więc możemy to wziąć pod uwagę. Mnie się też wydaje, że ogólnie oczekiwanie było takie, że no skoro Jezus jest Mesjaszem i skoro już miały pierwsze kroki w jego mesjańskiej działalności, już miały miejsce, no bo wybrał sobie tych pierwszych uczniów, bo ochrzcił się, głos z nieba miał miejsce, no to wydaje się, że być może była taka jakby oczekiwanie i może też Maria temu uległa. No Jezu, no jest czas, prawda? Możesz objawić się światu, możesz przedstawić siebie jako ten, który tutaj właśnie jest Bożym posłańcem. Możesz ogłosić, że przyszedłeś właśnie założyć to Boże Królestwo, prawda? No oczywiście my wiemy, że z tym ogłoszeniem Bożego Królestwa to no jeszcze my czekamy, aż ono w sposób taki widzialny nastanie, a przede wszystkim tak spodziewano się, jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. No i w związku z tym Jezus w tym kontekście też mógł wypowiedzieć te słowa: jeszcze moja godzina nie nadeszła, abyście mnie traktowali jako królewską postać. Jeszcze jest inna praca przede mną do wykonania, jako właśnie przede wszystkim baranek Boży, który przyszedł, aby gładzić grzechy świata. Jeszcze nie ten czas. Ale w kwestii pomocy, zwłaszcza to chyba było dla pana młodego, bo to tak wygląda, że to właśnie ten aspekt był odpowiedzialny pan młody, bo później właśnie z nim jest rozmowa gospodarza wesela, który jest pod wrażeniem tego wina, którego skosztował. No więc to myślę, że to dotyczyło przede wszystkim odpowiedzialności pana młodego, dostarczenie wina. No i tutaj właśnie Jezus, szczególnie pan młody, mógł być wdzięczny Jezusowi za tą pomoc. No a teraz jest to takie charakterystyczne, jak to Pan Jezus czyni, jeśli chodzi o pomoc ludziom. Czyni to w taki sposób, że jakby pewne rzeczy dzieją się niezauważenie dla ludzi, nie? No a więc są stągwie, kamienne naczynia, w których mieszczą się duże ilości płynu, gdyby je tak napełnić. Wiemy, że one napełnione zostały aż po brzegi. No i według tego opisu, który tutaj mamy, każda z taka stągiew mieściła ile?
dwa lub trzy wiadra tutaj jest w naszym przykładzie, ale ja to sprawdzałem w innych przykładach, bo usiłowałem dociec, jaka to mogła być ilość tego wina, które Pan Jezus uczynił. Więc to określenie w nowym przykładzie nie jest precyzyjne, bo tam jest użyte określenie, że każda stągiew mieściła od dwóch do trzech miar. Tak, takie określenie miara jest użyte. No i to oblicza się, że to było około 38 litrów. Jedna miara. No i gdybyśmy to tam policzyli, no to 500, a nawet 700 litrów mogło być tego wina. No to już jest naprawdę ogromna ilość. Tak, także no, rzeczywiście Pan Jezus pobłogosławił młodym ludziom. No i teraz ta cudowna historia, gdy kosztuje gospodarz. Nie wiem, co w tym momencie Pan młody sobie myślał. Być może już był zrezygnowany i być może myślał sobie, no to trudno, nie ma wina, no to będą pić wodę. Woda przecież jest też zdrowa, bardzo dobra. No ale na weselu zwykle ludzie oczekują czegoś więcej. No i teraz ten pan młody jest wołany. Co on sobie myślał? Pewnie szedł z duszą na ramieniu. Ale to, co usłyszał, to chyba oniemiał. No bo mówi, tak wspaniałe wino, jakie ty tutaj nam przygotowałeś. Na koniec to jest coś niezwykłego. To pierwsze było dobre, ale to, no to ja chyba nigdy takiego nie piłem. Tak można domniemywać, że ten gospodarz miał tego typu myśli. Nie? No i wszyscy zapewne byli zainteresowani, żeby wieści się szybko rozchodzą, więc ta wieść też się rozeszła, że to jest coś wyjątkowego. No ludzie, gdy to spróbowali, to chyba byli oniemiali. A pan młody, jak to pan młody, pewnie zaraz się wygadał, prawda? Jako to młody człowiek. No ale wiesz, ja nie wiem skąd to wino. No skąd? No słudzy, no skąd wyście to przynieśli? A słudzy? No myśmy tam ze stągwi to wzięli, a do stągwi tośmy lali wodę. A ta woda to teraz jak się winem stała? A kto wam to kazał do tych stągwi lać? No, Jezus nam to powiedział na polecenie Marii. No i Jezus, można powiedzieć, stał się centrum tego wesela. I Biblia to pięknie komentuje. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Wskazuje Ewangelia na uczniów Jezusa Chrystusa jako na tych, którzy też odebrali z tej historii Boże błogosławieństwo. Oni na razie to bazowali na czym? Na słowach, prawda? Na słowach Jana, na słowach Jezusa, gdy im zapewne wytłumaczył też proroctwa dotyczące Mesjasza, ale teraz zobaczyli, że Jezus Chrystus naprawdę dysponuje mocą niebiańską, mocą do czynienia cudów. No i to było dla nich na pewno wyjątkowe doświadczenie. A poza tym, gdy zainteresowanie obecnych skierowało się ku osobie Jezusa Chrystusa, no to kto mógł więcej powiedzieć o Jezusie jako o Mesjaszu niż właśnie oni? A więc na pewno oni także zaczęli opowiadać innym, co już słyszeli o Jezusie, jak to było tam właśnie w Judei. No i dzięki temu świadectwu oni sami też mogli jeszcze tym bardziej się przekonać, że Jezus prawdziwie jest Zbawicielem świata. Tak jak już było wspomniane, woda i wino to są symboliczne płyny. Woda
jest oczywiście wspaniałym Bożym błogosławieństwem, które dotyczy różnych elementów ludzkiego życia. Jest wspaniałym napojem, który gasi pragnienie. Jest substancją, gdzie woda, tam życie, prawda? Bo bez wody rośliny nie są w stanie żyć, zwierzęta podobnie, a więc woda to życie. Woda służy do higieny, jest elementem oczyszczającym. I tu możemy nawiązać właśnie to, co już wspomnieliśmy, prawda, brat Kostia to wspomniał, do Wieczerzy Pańskiej, gdzie właśnie wodę użyto do, jako symbol oczyszczenia, gdy myto stopy. Ale przecież i chrzest jest związany z zanurzeniem w wodzie. Także znaczenie wody jest istotne w Piśmie Świętym. Dalej, w 5 rozdziale jest mowa o strumieniach wody, które popłyną z serca tych, którzy... To 7 bodajże będzie rozdział Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o... Tak, 7 rozdział od wersetu 37. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, tak? Czyli znaczenie symboliczne wody w Biblii jest oczywiście szerokie i jak najbardziej możemy to traktować jako wyjątkowy Boży dar dla ludzkości. No tym bardziej wino jako napój, który nie jest smakowo neutralny, tak jak woda, ale no i aromat ma, i piękną barwę, i smak, prawda, i słodycz, a więc jest to takie dodatkowe w pakiecie błogosławieństwo, które wino ze sobą niesie. Więc wino z kolei oczywiście nawiązuje do ofiary Jezusa Chrystusa. Z wina Pan Jezus uczynił symbol swojej przelanej krwi, a więc też ma to znaczenie jak najbardziej profetyczne. Wyobrażam sobie, no państwo młodzi nie mogli oglądać zdjęć z wesela, ale ilekroć ich myśli kierowały się ku temu początkowemu wydarzeniu w ich wspólnym życiu, to z uśmiechem wspominali to wydarzenie. Myśli oczywiście kierowały się ku temu niezwykłemu błogosławieństwu Bożemu, którego doświadczyli, gdy woda zamieniła się w wino. I zapewne byli też wiernymi naśladowcami naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy, w dzisiejszych czasach bierzemy także udział w uroczystościach weselnych. Wiemy, że nieraz te uroczystości weselne, mówimy tu o świecie, to no, towarzyszą temu zachowania, które niewiele mają wspólnego z takim dostojeństwem małżeństwa. Jest pijaństwo, jest obżarstwo, a nieraz się nawet biją na tych weselach, prawda? Rozmaite rzeczy się dzieją. No oczywiście my nie chcemy w tym kierunku, aby nasze myśli szły, bo rozumiem, że nie używamy alkoholu, bo tak to się nieraz uważa, prawda, że to było wino alkoholowe. Za chwilę się też nad tym zatrzymamy. Ale ja chcę powiedzieć, że nie mam jakiegoś super bogatego doświadczenia, jeśli chodzi o uczestnictwo w uroczystościach weselnych, ale szczególnie jakby miło wspominam pewną uroczystość weselną, o której teraz chciałem kilka słów powiedzieć, gdzie państwo młodzi poprosili pewne inne małżeństwo do tego, aby im pomogli w organizacji. To byli tacy prowadzący tą uroczystość weselną i oni postarali się, aby uroczystość weselna
nie tylko była związana z przeżyciami takimi, wiecie, zabawy czy potrawy, ale żeby one miały w dalszym ciągu duchowe znaczenie. I w trakcie tych uroczystości oni nawiązywali właśnie do różnych takich elementów, które właśnie prowadziły do takiego szczególnego znaczenia zaślubin. I było między innymi tak, że tam państwo młodzi przedstawiali swoich gości. To było tak jakby na początku, prawda? Więc wszyscy już mieli możliwość się zorientowania, kto jest kim dla państwa młodych. Następnie opowiadali też, i to takie przygotowane było na bazie przeźroczy, zdjęć, jak się poznali, prawda, jak ta miłość się wśród nich nawiązała. O, później były takie różne zabawy, które zaczerpnięte były z takiego programu Czarpar. Kiedyś był taki program, prawda, dotyczący małżeństw, Czarpar, no i tam były różne takie zawody, zabawy, i oni, organizatorzy, zaczerpnęli z tych właśnie programów. To były takie naprawdę ciekawe te różne konkurencje, że tak powiem. Wszyscy byli uśmiechnięci, a mimo ta uroczystość nie była taka, jak to sobie wyobrażamy, prawda? W każdym razie tych tańców nie było, a więc było według tych takich standardów, byśmy mogli powiedzieć, dawnych. A mimo to wszyscy byli zadowoleni właśnie, bo było i sporo ruchu, sporo śmiechu. Wszyscy się jakby mieli możliwość ze sobą zaprzyjaźnić. To wszystko jeszcze duża część tego działa się w plenerze, część w budynku. Oj. Nie było to bardzo długie też, jak to nieraz do białego rana. Także wszyscy się wyspali, państwo młodzi też mieli czas, aby spędzić czas ze sobą. Więc ja taką uroczystość bardzo miło wspominam. A wspominam to w tym względzie też, że, drodzy, jesteśmy wszyscy z zaproszeniem na uroczystość zaślubin i czas na przygotowania. Abyśmy się przygotowali, trzeba szaty przygotować, tak? Wybielić, bo nie można tam byle jak przyjść na tą uroczystość weselną, trzeba mieć odpowiednią szatę, wybielone i tak jak to Księga Objawienia mówi, we krwi baranka. Tam są wspaniałe potrawy przygotowane, no i nowożeńcy też są wyjątkowi, którzy połączą się już na zawsze. Także chcemy na tej uroczystości być. Ja chcę, żebyście wy tam byli, ja też się tam wybieram. Będziemy mogli spędzić dobry czas, spożywając wyjątkowe potrawy z rajskich ogrodów. Będziemy mogli mówić o nowożeńcach, jacy oni wspaniali, jacy piękni. No i będziemy mogli sami porozmawiać między sobą, jak to się stało, że myśmy się tutaj znaleźli, i cieszyć się właśnie tą społecznością. Pan Jezus już na niebie, już na ziemi tą niebiańską uroczystość zapowiedział w ten sposób między innymi, że On, dla Niego jest to tak ważna uroczystość, że On wstrzymuje się. Wstrzymuje się od picia wina, bo chce się tego wina napić razem ze swoimi uczniami na wyjątkowej uroczystości. To będzie uroczystość weselna baranka. Tak? I on wtedy dopiero się tego wina napije. I właśnie wtedy, kiedy rodzina ziemska i niebiańska się połączy. No i to jest coś szczególnego i wyjątkowego, gdyż na tą uroczystość mamy wyjątkowe zaproszenie i wierzę, że tam będziemy mieć dobre potrawy, dobre zabawy, a perspektywa po weselu, to już trudno nam sobie to nawet wyobrazić, jak to będzie, ale będzie dobrze i wspaniale.
Historia Jezusa i Kany Galilejskiej wskazuje, że Bóg jest zainteresowany też tymi doczesnymi sprawami, a znaczenie małżeństwa w kwestii prowadzenia człowieka do Boga jest jak najbardziej ważne. Małżeństwa mogą albo przybliżać małżonków do spraw duchowych, a jeśli w małżeństwie się nie wiedzie, no to nieraz szatan tam swoje jeszcze wkłada. No i efekt tego nie może być dobry, no bo to, co powinno przybliżać do Boga, to de facto oddala. Także jesteśmy Jezusowi wdzięczni za to wszystko, co dla nas czyni i jak bardzo utożsamia się z ludzkimi sprawami, także ze sprawami tymi osobiście ważnymi dla każdego z nas. Chwała Mu, niech za to będzie. Amen.